Medaliści z Wrocławia w komplecie. Znowu razem już w lepszym świecie. Tak się skończyła w żużlu pewna era. Paluszek dołączył do Woryny i Małdżera. Być może teraz czarnego sportu artyści rozgrywają o medale wyjątkowy wyścig. Czy Paweł wprowadzi silnik na takie obroty, że zdobędzie upragniony swój medal złoty? Czy będzie jazdą anielskie zastępy zachwycał, tak jak wiernych kibiców w Świętokłowicach? Chociaż los nie zawsze cię pieści. Walczyłeś na torze ponad lat 30. Wygrywałeś dla drużyny najważniejsze wyścigi. Martwiłeś się, że na skałce nie ma już ligi. Zakończyłeś życie grane na żużlową nutę. Zostawiłeś wspomnienia oraz żal i smutek. Żużlowcy dalej będą swe okrążenia kręcić. Twoja sylwetka zostanie w naszej pamięci. Taki wiersz napisał Józef Cycuła, długoletni kierownik drużyny ROW-u RKM na wieść o śmierci Pawła Waloszka. Był nie tylko jednym z najlepszych polskich żużlowców, ale przede wszystkim skromnym i wspaniałym człowiekiem, a nade wszystko największą ikoną Śląska Świętokłowice. Na uroczystej sesji Rady Miasta w 2017 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Świętokłowic. Dla mnie niezapomnianym wydarzeniem był wspólny bieg podczas reaktywacji żużla w 2015 roku, kiedy to kibice z całego województwa przyjechali na Skałkę, a Śląsk Świętokłowice, ukochana drużyna pana Pawła, wróciła na żużlową mapę Polski. To było bardzo dla mnie wzruszające, bo się nie spodziewałem, że jeszcze w tym okresie czasu wsiądę na motocykl. Człowiek jak na ten motocykl siadł, to czuł, że znowu wraca z powrotem na ten tor. No i jakby to chleb powszedni był. Jednak tego brakowało. I no, trzeba powiedzieć, że w tym momencie byłem uszczęśliwiony, że mogłem siąść, powiedzieć sobie i przypomnieć sobie, jak się kiedyś jeździło. No, to jednak ciągnie. Paweł Waloszek chętnie służył radą, kiedy rozmawialiśmy o stadionie na Skałce. Można by powiedzieć, że odszedł od nas symbolicznie dla żużla dniu. Dniu wyłonienia wykonawcy modernizacji stadionu. Dziś go żegnamy, choć w naszych sercach i na kartach historii zarówno naszego miasta, jak i polskiego, europejskiego i światowego żużla pozostanie na zawsze. Wieczny odpoczynek racz udać Panie.